Jingle bells, jest radość, jest postęp do przodu. W szwedzkim Helsingborgu władze postanowiły, że w tradycyjnej miejskiej bożonarodzeniowej żywej szopce nie będzie Jezusa i trzech królów. Jak tłumaczą urzędnicy, chrześcijańska tradycja nie pasuje do dzisiejszych realiów i wydarzenie organizowane przez miasto nie powinno mieć religijnych i politycznych powiązań. Jednocześnie urzędnicy są zaskoczeni, że ze współorganizowania żywej szopki wycofał się miejscowy kościół protestancki. No, wpisujcie miasta, które są również tym faktem zaskoczone. Można się sarkać, ale władze szwedzkiego miasta mają rację. Figurka Jezusa i trzej królowie to najbardziej kontrowersyjne postaci w szopce, bo za bardzo kojarzą się ze świętami. Teraz w szopce w Helsingborgu będą, no nie, zwierzątka, pasterze, Maria Józef, czy tam Erika i Sven, w oczekiwaniu na coś. Piękny, nowoczesny symbol. A już niedługo w Helsingborgu nakręcony zostanie film o Jamesie Bondzie bez Jamesa Bonda. Będzie to szwedzki film psychologiczny, gdzie plażą przez 2 godziny idzie stary człowiek w kierunku zachodzącego słońca i na końcu umiera na liszaja. My aspirujemy do cywilizowanego świata tu w Polsce. Miejmy więc nadzieję, że i do nas dotrą te piękne, politycznie poprawne, nowe świeckie tradycje świąt Bożego Narodzenia. Sama czysta idea, już bez tego religijnego narzutu, który jest niewątpliwie obciążeniem.